Siemano, z tej strony Dzień 2 i dzisiaj mam nadzieję, że wiecie co? Mam pomysł. Pamiętacie tego cieniostwora? Liczę, że mu mogę dać radę, ale to może być pojedynek gigantów. Nie dam mu rady. Uciekaj, uciekaj! Krwawie. On mnie jeszcze goni, cholera. Chyba już mnie nie goni. Ja krwawie. Ale silna bestia. No i co ja mam sobie z nim zrobić? Gdzie nadal krwawie? O, grzybki. Nie wiedziałem, że krwawić można w gotiku. Serio. Ale za to wiem, że mogę sobie zjeść małe co nieco. Dobra, surowe mięso mało daje. Ryżówka nic nie daje, ryż daje trochę więcej. Ale hard. Dlaczego nic nie pije? No, już myślałem. Na szczęście jaszczurki nie za dużo mi robią. Albo coś się zbugowało. Nie, raczej nie. Jaszczurka nic nie daje. Ale lipa. A, ja już wiem dlaczego jest krew i jakieś takie dziwne rzeczy, bo chyba włączyłem ostatnio coś związanego z krwią i... Tylko czy na pewno? Chyba tak. Po co ja idę właściwie do tego obozu? Powiem, nie grałem z 4 dni, czy 5, bo nie miałem czasu. Ale już jest trochę więcej czasu i można iść. Właściwie możliwa jest interakcja z tym? Nie. Ale się pali, tak jakbym mógł zapalić. O ty, a tych co tu tyle? Nie. Nie chcę z wami gadać. No, cześć. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Tak? Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. Aha. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. A, spoko. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Dobrze. Niech śniący macie w swojej opiece. Rozdział drugi, moi mili gniazdo pełzaczy. Jesteśmy już dalej, czyli dzisiejszy odcinek można już zatytułować rozdziałem drugim. Jupi. Musisz uważać na to, co mówisz przy ojcu. Będzie płynął, będzie płynął. Tak trochę dziwnie tutaj tą bramę zostawić otwartą, ale no cóż. Można i tak. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. To się już więcej nie powtórzy. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Sam Iberion udzielił mi pozwolenia. Kłamcy łatwo mogą stracić język, więc uważaj, co mówisz. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Ale było blisko, myślałem, że będzie mnie już tukł. No ale fakt faktem Iberion chciał, żebym pomógł mu, tak? Świątynia, jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda. No taka, jak na ruiny, to całkiem się nieźle trzyma. Ech, tu jesteś.
Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego to ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. What? Ale wiecie, co teraz tak zauważyłem? Tam z tyłu stoi naga babka. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Takie trudne zadanie było? Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Okej. Mogę to tu wejść? Raz, dwa, trzy. Ale trudny zamek. Miksty uzdrowiające energii, smażone mięcho, syf nocy, spoko, mrok północy, bryłka ruda. Ale nie chciałem zapisywać, ale się nakombinowałem. Daj se żyć. O co tu? A nie, tutaj w tym, w jedynce nie korzysta się z ksiąg. Dobrze. W takim bądź razie idziemy. Musiałem się przespać. Czekajcie, podobno dostałem mapę. Mapa od Iberiona. A, czyli muszę iść za siebie. Widzicie? Taki mały szczegół. Ojej, ale klikanie. Naprawdę nie spodziewałem się tego. Odcinek 15 sobie szybkiego save'a zrobimy, bo jeśli idziemy na polowanie, to na pewno będziemy musieli bić się z potworami, co nie wróży nic dobrego. Mam nadzieję, że cieniu stwora tam nie będzie, bo mnie zatutrze na dwa hity. Dobrze, idziemy. Straż Świątynna, ale oni są... Dużo ich tu. To nie mój problem. Chociaż wiem na pewno, że nie będzie teraz przywoływania świętego czy czegoś w tym rodzaju, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż może ja nie pamiętam Gotika, jak to szło, ale pierwszy rozdział na pewno pamiętałem dobrze. Teraz zobaczymy, jak to jest z drugim. Wydaje mi się, że kamienie ogniskujące tak szybko? Dobra, no niech tak będzie, to jest tak 4-15 odcinek, to... O, i powinny się pojawić nowe potwory, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam. Tada! Mam nadzieję, że nie będzie słychać. W ogóle wyczuliłem sobie mikrofon. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo słychać wszystkich odgłosów, jakie tutaj są gdzieś, wiecie, klawiatura, myszka. A jak będzie, no to sorry, będę próbował je jakoś zniwelować w 16. Tylko jeden bardzo słabo. Myślałem, że się wszystkie respią. Ale za to...
Zawsze kolejny exp, to jest coś. Pytałem ostatnio was, czy wiecie, gdzieś jest jakaś broń fajna nowa, ale niektórzy nie udzielili. Znaczy, oczywiście odpowiedzi, gdzie mogę szukać na fejsie. Na pewno muszę zrobić, wiecie co? Nauczyć się różnych umiejętności łowieckich. Kły, pazury, futra. To tu mam iść? Wcisnę na mapę M. Tak, dobrze idę. Tam są trzy wilki. Tutaj do jaskini nie wejdziemy, pójdziemy górą. Nie jestem pewien, jak mają po prostu sobie poradzić z wilkami. A tu mamy kolejnego ścierwojada. Na szczęście ścierwojady idą na hita. Tu mamy jakąś roślinkę. Chcieliście mi, żebym zainwestował w łuk, ale ja na razie nie chcę inwestować w łuk. On nie jest mało potrzebny. O! Tego się nie spodziewałem, serio. Tego się nie spodziewałem. Za wszystkie. Ile teraz expa jest potrzeba? 3900 jeszcze, spoko. Ja takie lubię, jak wiecie, mnie zaskakuje level up. 3900 to sporo potworków, ale myślę, że damy radę. Na pewno będę musiał zrobić taki odcinek, poeksplorować wszystkie okoliczne zakątki, może znajdę coś fajnego. Nie wiem, gdzie iść. Może tu gdzieś, ale czasem mapę pokaż. No jestem prawie na miejscu. Gdzieś tu. Ale ja tu nic nie widzę. Czekaj, to chyba było na skraju urwiska, tak mi się przynajmniej wydaje. Twardziele. Tak, wiem, twardzień. Twardziel, ale twardzielowy piekielnik. Dużo ziół tu jest, spoko. To są chyba wszystkie normalne tak naprawdę. Mieszanych potworów? Aż dziwne. O, to tam jest, już widzę nawet kolesia. To nie wiem, czy tego kolesia będę musiał zabić, czy nie. Ale zanim do niego podejdę, to sobie pozbieram te wszystkie rzeczy, które tutaj są dookoła. Widzicie, ile tego tu jest? Zresztą zioła. Okej. Okay. Zapiszemy sobie. Nie wiem, co on będzie chciał zrobić, czy będę musiał go zabić, a może on nie zabije. Więc jak już pozbierałem, to wiecie, lepiej być przygotowanym. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Giń! Ciekawe. Posrało cię, człowieku. Zielony noficjusz. To bym nie widziałem chyba jeszcze. Może go zdobiję. Tak dużo mi krwi zepsuł.
Teraz zobaczymy, czy się przebudzi, co nam powie. Pożałujesz tego! No hej. Co jest? No. Kumacie? Muszę już iść! Hej, no ja nie chcę zostać w tej perspektywie. Cholera jasna. Zbugowało się. Ale dobra, idziemy. Mogę zapisać? Nie mogę zapisać, nie mogę nic zrobić. Mogę wyjąć broń? No weź, co za ciul! Obstawiam, że idę dobrze. Co za ciul! Jeszcze mi zwiał. Muszę wyłączyć grę, no jak nic. Dobra, muszę przestać. Okej, druga część. Dobra, wiemy, że nie ma co z nim rozmawiać. Idź tylko zabić od razu. Szukam, obawiam się i zamierzam go śniąc. Teraz jest tylko... Mam cię, ciacie. Nie będę z nim rozmawiał. Nie. Nie ma bata. Nie ma bata, żebym z tym psychopatą teraz rozmawiał. Znowu się zbuduję. I będę musiał wyłączyć wszystko jeszcze raz, prawie zaczynać od nowa. Nie no, żartuję, nie od nowa. Zacząłem od tego momentu, co sobie zapisałem. Ale powiem wam, że no... Zirytował mnie trochę, bo ciul uciekł. Tak, jak ten był drugi. I się brud ruszał. Tak, tylko mówię. Hej, hej, horda, co by się szło? Zabijać orki i ścierwojawy i chwytujących dosz. Wiem, nie umiem śpiewać, ale taki jakiś dzień. Dobra, mniejsza z tym, nie będę już śpiewał więcej. Jeszcze tak bez rymy, bez taktyk. Przynajmniej jest level up, czyli mogę się czegoś nauczyć bez problemu. Myślałem, że tu wszyscy jesteście, to jest ciekawe drogi. Dobrze, że tę zbroję sobie kupiłem. Te 10 więcej to jest jednak coś. Ciekawe, kiedy będę mógł zostać strażnikiem. Ja chcę być strażnikiem już. Albo magiem. Albo arcmagiem. Chociaż to arcymagami daleko. Chociaż powiem wam, że tak sobie teraz pomyślałem, że jak zostanę magiem, to ja przecież prawie broni nie będę używał, tylko będę czarami zasuwał. No, to prawda. Już prawie jestem na miejscu, tylko jeszcze tam zejść. O, wczytuje się mapa, chyba. Tak, nie wiem, to chyba tak wygląda, że tak się wczytuje. Wiecie, sektorami. No, ale powiem wam, że coś ktoś do Gotika miał... Miał głowę człowiek, że zrobili Gotika. Szczególnie jak widzę po komentarzach waszych. A w ogóle powiem wam tak, współpracuję z pewnym forum, które jest na temat Gotika, więc jeśli macie jakieś pytania, to możecie dać w opisie, tam macie wszystko pokazane pięknie, ładnie. Nie wiem, czy zauważyłem, że udostępniają moje filmy. Taka magia. Mogę się powiedzieć, no. Ja się dowiedziałem na przykład, kogo muszę przeprowadzić ze starego obozu do nich. Od nich. Do nich. O, tak mogę powiedzieć. Od nich, do nich, do nich. Zrobię sobie szybki save, zobaczyć, czy nie będę mógł... Nie, chyba raczej nie. Zobaczymy, co ten czas imperium powie. Ile da nam expa w ogóle? 500 musi dać minimum. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić.
Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Okej. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Zobaczmy. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Oby coś ciekawego. Pokaż. Zbroja ciemna, miecz... Ale bym się wkurzył, jakby ta stalowa język miał większy BMG. Ona przed ogniem, to nie jest do siły. O! Super! Nie wiem, dlaczego dał mi przed ogniem, bo wiecie, potem będziemy walczyć ze śniącym. Śniący jest bardzo... bardzo dużo ogniem atakuje. Dobra, od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Czekaj, lepiej się w nic nie zawsze. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. A ja wiem, że ja nie należę do bractwa, ale robię dla was zadanie. To możesz chcesz mnie nagrodzić w jakiś ładny sposób, no. Idziemy do Korpalona. Ciekawe, czy mogę odbierać swoją dzienną porcję ziela. Nie! I w takich momentach się aż napiję. Serio. Kurde, po prostu nie wierzę. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Nyras postradał twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał potem rzucił... Potęga śniącego jest tylko my! Chyba... Jako przy... Okej, to zaczynamy od tego samego momentu. Darek, proszę cię, nie lam tak strasznie, bo znowu będzie wstyd na całe internety. Ale jest dobrze, muszę iść tylko tam. Ludzie zawsze gadają, można polegać. A ty niektórzy... strasznie tutaj stałeś? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie chcę zamierzyć. Tak długo jak... To się chyba nigdy nie skończy. O, obudził się. Na szczęście nic nie chcę. Nie wejdę tu. Ale sprawdzę sobie przy okazji, czy mogę... O, czekajcie, u tego jednego mogę się chyba czegoś nauczyć. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Coś czuję, że będę musiał to rozkminić niebawem. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Nigdy się nie nauczą. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem... Przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Ale mam kolejną umiejętność, co się cieszę. Zabrało mi pewnie jeden punkt? Nie. Czy zabrało? Chyba nie.
Ale czekajcie, zaraz zacznie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Gdzieś musi być informacja. Mamy 7 poziom, jestem z siebie dumny. Może zrobię sobie save'a. Na nikim nie można polegać. Bo może odechce mi się w którymś momencie oddawanie Korkalamowi tego przedmiotu magicznego. Ale raczej nie. Idziemy ścieżką taką, jaką chcą, żebyśmy podążyli. Z starym obozem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pogadajmy lepiej o czymś i lepiej się do tego nie mieszać. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. W dzisiejszym... Hello. Czego chcesz? Czego chcesz? Załatwiało się inaczej. Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. To świetnie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie chciałbym być teraz... Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Dobre. Mów dalej. Cóż... Jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. To się już więcej nie powtórzy. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy, ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Tylko zachowaj to dla siebie. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Ale jesteś rozmowny. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego. Ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania... Dobra, już wszystko wiem. Do zobaczenia. Obyś... Ale hardcore będzie. Tak szybko? Ja nie chcę chyba jeszcze umierać. Jeszcze nie, jeszcze 20 minut. Dobra, chyba już 3 odcinki trzeba wbić 10 level, dopiero tam pójdziemy, bo to nie ma sensu. Przecież jeszcze muszę się nauczyć kilku umiejętności nowych. Wrócimy szybko do starego obozu. Przyszedł, proszę. O, super.
Ja się tego nie spodziewałem. Ja byłem przekonany, że on teraz będzie chciał, żebyśmy, nie wiem, tylko jak to za czym przynieść. Ja tutaj wyskoczył z taką informacją. To mnie zaskoczył. Zobaczymy, czy ten z przodu z nami już chce gadać. To się. Ale na pewno wrócimy na razie do starego obozu, zobaczyć, czy Krukowi mogę coś powiedzieć śmiesznego. Niech. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Cześć. Okej, okay, nie chcę ze mną rozmawiać. To nie, wal się. Niegrzeczny on jest po prostu, dlatego nie chce ze mną w ogóle rozmawiać i tyle. Ale jest jeden plus. Jeśli mamy 15 punktów umiejętności i praktycznie zostało nam z 3000 niecałe do wbicia, to myślę, że to wbijemy i pójdziemy się nauczyć walki wręcz albo siły. Sam jeszcze nie wiem. Na pewno muszę się nauczyć tych wszystkich umiejętności pod tytułem dodatkowych, które powinienem znać na początku gry. O, ścierwojak. Ale przynajmniej teraz trzymam jakoś porządnie ten mieczyk, a nie ofiara losu. Ale krwi. Dobrze, dobrze. Czy coś na brzegu lasu jest? Jest jakiś ścierwojak. Kolejny wilk. Niestety z wilka jeszcze nic nie mogę podnieść, szkoda. Kolejny ścierwojad. Oj, kretoszczur. Czy kretoszczur nie wiem, co. Dobra. O, tu są nawet 3 ścierwojadów. 5 ścierwojadów! Jak ja lubię takie zabawy. Jak ja lubię takie zabawy. A tam co, przepicy? Oj, wilków dużo. Przecież ja tu level na kukę. To ja lubię. Jeszcze wrócimy do tamtych. Jeszcze to są 2, 3. Jeszcze kolejne 150 expo. Dobra, na razie sobie odpuszczę dodatkowe zabawy. Chcę wrócić do tego starego obozu, ale na pewno będę chciał jeszcze zabić tam te 2 ścierwojady. A co mi tam? O, co jest? Trzy nawet są. Pięć. No to ja powiem wam, że nieźle, nieźle, nieźle się tu obłowię. Nie dostrzę expa będę miał, to jeszcze będę miał nie wiem, ile wlezie.
expa, ile w lesie. To, że nie będę chciał teraz iść do... Jakby to wam powiedzieć... do kopalni, to nie znaczy, że nie chcę wykonywać tego polecenia, które mi dokazał, ze względu na to, że chcę sobie jeszcze się pouczyć trochę. To jest krwiopijca, widzę jeszcze. A jaszczurka. Na szczęście już trochę mniej zadaję TNG i mogę ustać dłużej. Ale no panie, przecież się zaraz level R znowu na tukę, jak tutaj już tych stworów zabiłem. A jak nie w dzisiejszym odcinku, to na pewno w kolejnym. To jeszcze jest jakiś ciatyka. Okej. Dobra, myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie będę wchodził gadać jeszcze do starego obozu, bo to by... Ale sobie stanę gdzieś blisko. Żebym wiedział gdzie iść w razie czego. No, tu nie pada, tam pięknie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Odcinek 15 uważam za zakończony. Do zobaczenia. A czego byście się mogli spodziewać w następnych odcinkach? Zobaczycie. Więc połóż, subskrybuj, komentuj i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa.